Witajcie! W tym roku na ekrany kin i platform streamingowych trafi wiele ciekawych filmów. W moim dzisiejszym filmiku przedstawię Wam kilka z nich, które moim zdaniem są warte uwagi. Wśród nich znajdziecie zarówno kontynuacje znanych serii, jak i zupełnie nowe, oryginalne pomysły. Będą filmy akcji, dramaty, komedie, horrory i wiele więcej. Zapraszam więc do obejrzenia mojego zestawienia, w którym znajdziecie wszystko, co musicie wiedzieć o najgorętszych nowościach filmowych 2024 roku. Zapraszam do oglądania. Civil War to amerykański film akcji z 2024 roku, napisany i wyreżyserowany przez Alexa Garlanda. Film opowiada o wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych na skraju II wojny domowej w niedalekiej przyszłości. Siły rządowe atakują cywilów, a dziennikarze są ostrzeliwani w Kapitolu. Film został opisany jako film drogi i film wojenny z elementami satyrycznymi oraz wzmożona strzelanka. Alex Garland powiedział, że Civil War jest ustawiony w nieokreślonym punkcie przyszłości, wystarczająco daleko, abym mógł dodać konwencję. Jeśli lubisz filmy akcji z elementami satyry i cenisz twórczość Alexa Garlanda, to film ten może ci się spodobać. God bless America. Gliniarz z Beverly Hills, Axel F. To film, który przynosi powrót kultowego bohatera, Axela Foley'ego, grany przez Eddiego Murphy'ego. W tej odsłonie Axel, doświadczony policjant z Detroit, wraca do akcji po śmierci starego przyjaciela. Trop prowadzi go z powrotem do Beverly Hills, gdzie odkrywa korupcję w wymiarze sprawiedliwości. W filmie pojawiają się również znane twarze z poprzednich części, takie jak Paul Reiser, Judge Reinhold i Bronson Pinchot. Nowym partnerem Axela jest postać grana przez Josepha Gordon-Levitta. Film, wyprodukowany na rzecz serwisu streamingowego Netflix, obiecuje być pełen humoru, emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Skok w przestworzach to amerykański film z 2024 roku, który opowiada o międzynarodowej ekipie złodziei pod wodzą Cyrusa Whittakera. Ich celem jest ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu pasażerskiego lecącego 12 tysięcy metrów nad ziemią. W obsadzie filmu znajdują się Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington, Jean Reno, Jacob Batalon, Bern Gorman, Vincent D'Onofrio, Ursula Corbero i Billy Magnussen. Film został wyprodukowany przez studio Jenner Pictures i Heartbeat Productions. Zdjęcia do filmu były kręcone w Londynie, Belfaście, Wenecji i Trieście. Światowa i polska premiera będzie miała miejsce 12 stycznia 2024 roku. Chauncey na pierwszy rzut oka wydaje się być zwyczajnym pluszowym misiem. W przeszłości był ukochaną zabawką małej Jessiki i czuł się potrzebny. Teraz, kiedy dorosła Jessica wraca do domu swojego dzieciństwa ze swoją córką, Chauncey czeka na nią w piwnicy, otoczony starymi przedmiotami. Kiedy mała Alice go znajduje, szybko staje się jej najbliższym towarzyszem. Jednak Jessica zaczyna martwić się o niecodzienne zachowanie Alice. Alice twierdzi, że Chauncey daje jej zadania, które mają na celu potwierdzenie ich przyjaźni. Can I hang out with your imaginary friend? He's not imaginary. He's not your friend. Kiedy Alice doznaje bolesnej kontuzji podczas wykonywania jednego z zadań, Jessica decyduje się działać. Ale Chauncey, który został przez nią porzucony, nie czekał tyle lat w ukryciu, aby teraz zrezygnować ze swojej zemsty. Film The Underdogs z 2024 roku to amerykańska komedia sportowa. Opowiada historię Jasona Jenningsa, byłego gwiazdora NFL,
który po konflikcie z prawem zgodził się trenować młodzieżowy zespół futbolowy, zamiast iść do więzienia. Jason widzi w tym szansę na odbudowę swojego publicznego wizerunku i zmianę swojego życia. Podczas pracy nad przekształceniem niezdyscyplinowanych underdogs w mistrzów, Jason nawiązuje kontakt ze swoją przeszłością, w tym ze starą miłością i kilkoma byłymi kolegami z drużyny, i odkrywa swoją pasję w tej dziedzinie. Film The Bricklayer z 2024 roku to amerykański thriller akcji. I warned you. Opowiada historię buntowniczego powstańca, który szantażuje CIA, dokonując zamachów na zagranicznych dziennikarzy i obarczając winą agencję. W wyniku tych działań inne kraje zaczynają odwracać się od USA. Aby oczyścić swoje imię, musi nakłonić do powrotu ze stanu emerytury swojego najbardziej genialnego i buntowniczego operatywa, Steve'a Weila. Film jest oparty na powieści z 2010 roku o tym samym tytule, autorstwa Noaha Boyda. Serial Fallout ma zadebiutować w 2024 roku na platformie Amazon Prime Video. Pierwszy oficjalny zwiastun serialu został już opublikowany. Akcja serialu rozgrywa się w przyszłości w postapokaliptycznym Los Angeles. Obywatele muszą żyć w podziemnych bunkrach, aby chronić się przed promieniowaniem, mutantami i bandytami po nuklearnej zagładzie. Premiera serialu zaplanowana jest na 12 kwietnia 2024 roku. Na razie nie ma jeszcze dokładnego opisu fabuły tego serialu. Jednakże zwiastun sugeruje, że serial zachowa genialny klimat, znany z gier z serii Fallout. Avatar, ostatni władca wiatru, to nadchodzący amerykański serial telewizyjny. Serial opowiada o świecie inspirowanym kulturą azjatycką i arktyczną, w którym niektóre osoby mogą telekinetycznie manipulować jednym z czterech żywiołów – wodą, ziemią, ogniem lub powietrzem. Aang, Avatar i ostatni żyjący Airbender jest mostem między światami śmiertelników i duchów, a także jedyną osobą zdolną do manipulowania wszystkimi czterema żywiołami. Avatar utrzymuje równowagę świata i natury, aby zaprowadzić pokój, a teraz Aang stoi przed odpowiedzialnością zakończenia ambicji militarystycznego narodu ognia, aby podbić świat. Wraz z nowymi towarzyszami Katara i Sokka, Aang wyrusza na misję, aby opanować cztery klasyczne żywioły, podczas gdy jest ścigany przez wygnanego księcia koronnego narodu ognia, Zuko, który stara się odzyskać swój honor poprzez schwytanie go. Serial będzie miał swoją premierę 22 lutego 2024 roku na platformie Netflix i składa się z 8 odcinków. Kraven Łowca to film akcji i science fiction, którego premiera zaplanowana jest na 29 sierpnia 2024 roku. I stared death in the face, and for the first time I saw my true self. Film opowiada o postaci z komiksów Marvela, Kravenie Łowcy. Kraven to myśliwy pochodzący z Rosji, który jest przekonany o swojej wielkości i uważa, że jest najlepszym łowcą na świecie. Jego celem jest schwytanie człowieka pająka. Reżyser filmu, J.C. Shandor, nazywa tę historię tragedią, sugerując, że nie będzie to wesoła, optymistyczna opowieść jak większość filmów o superbohaterach. Aktor grający tytułową rolę, Aaron Taylor-Johnson, wyraził podobne odczucia, mówiąc, że film może nie kończyć się szczęśliwie. Szczegółowy opis fabuły filmu Kraven Łowca nie jest jeszcze dostępny. Więcej informacji na ten temat powinno pojawić się bliżej daty premiery. D23
Dama to nadchodzący film fantasy w reżyserii nominowanego do Oscara Juana Carlosa Fresnadillo z Millie Bobby Brown w roli głównej, znaną z ról w Stranger Things i Enola Holmes. Film ma na celu obalenie stereotypu damy w opałach, w którym bohaterka nie czeka na rycerza, który uratuje ją przed smokiem, ale sama go zabija. Początkowo premierę filmu zaplanowano na październik 2023 roku, ale od tego czasu przesunięto ją na rok 2024. Fabuła kręci się wokół księżniczki, która myśli, że poślubia księcia, ale zostaje wrzucona do dołu, gdzie zostaje złożona w ofierze smokowi. Brown występuje jako Elodie, która z niecierpliwością czeka na ślub z księciem Henrykiem i czuje presję ze strony ojca, który potrzebuje pieniędzy, które przyniesie jej małżeństwo, aby być dobrą, posłuszną żoną. Po poślubieniu Henryka Elodie zdaje sobie sprawę, że została oszukana i stała się ofiarą okrutnego smoka, który zamierza ją zjeść. You better run for your...